Transakcja Wojny Chocimskiej Utwór składa się z dziewięciu części, które opisują przygotowania do bitwy pod Chocimiem, przebieg bitwy oraz układy i zaprzestanie działań. Przedstawia również stosunki polsko-tureckie. We fragmencie części czwartej ukazana została przemowa Hetmana Chodkiewicza do żołnierzy. Mówi im, aby walczyli też o polskie kobiety i dzieci. Twierdzi, że Turcy nie są równymi partnerami do walki z Polską. Polacy, jeśli tylko zechcą, mogą swoich wrogów pokonać. Przypomina zwycięstwa Bolesława Chrobrego i przekonuje rodaków o ich własnej sile. Część szósta poematu dotyczy bitwy, która ukazana jest bardzo plastycznie i obrazowo. Słychać zgiełk, chrzęst i szelest, potem trzask i zgrzyt. Giną ludzie, konie, lecz Polacy z zaciekłością walczą. Hotkiewicz choć w podeszłym wieku, jest bardzo energiczny i sprawny umiejętnie kieruje żołnierzami i stara się chronić ich przed niebezpieczeństwami.